Siema, siema, witam w Battlefroncie 2. Hype na 9. epizod już wykroczył dawno, dawno poza skalę. No i my tutaj rozpoczynamy już totalną drogę do 9. epizodu z Imperatorem Palpatinem z mieczem świetlnym na czele. I dzisiaj taki modzik, zobaczcie, zdolności. Jest tutaj ogłuszenie błyskawicą, duszenie i atak obrotowy. Do tego czerwony miecz świetlny na Imperatorze. Tak to się prezentuje, zobaczcie, że taka opcja, to jest wszystko zmodowane i musicie grać na arcade'zie, bo jak widzicie są inne zdolności, więc nie można tutaj nic zmieniać. Ale no już 17 update z 9 epizodu w Battlefroncie, a 18 już będzie można obejrzeć film. Dajcie znać, kiedy idziecie, w który dzień, czy 18, czy 19, czy 20. Ja wam już pewnie 19 wrzucę recenzję, może bez spoilerów jeszcze, a później taką pogadankę. No ale powiem wam, że czekam okrutnie, no okrutnie czekam i 9 epizod to będzie coś pięknego. Pewnie widzieliście te wszystkie spoty, ja wam nie chciałem za bardzo spoilować, no bo ten z Palpatinem to już naprawdę gruba jazda, gruba jazda. Już po prostu poczekamy na film i wtedy będzie można się wypowiedzieć. A tutaj zobaczcie taki modzik na Gwieździe Śmierci z mieczem świetlnym. Jeszcze mamy, o, taki atak jak w 3. epizodzie. Super sprawa. To jest prawdziwy Palpa. Nie tam jakieś podrabiańce. Błyskawice są, duszenie, doskok, wszystko jest. Gwiazda Śmierci. Niezły klimacik, ale też dajcie znać, czy myślicie, że Palpa miałby jakiś miecz świetny w 9. epizodzie. To jest ciekawe, co? Ale wydaje mi się, że nie. Że będzie miał zupełnie inne moce i będzie naprawdę potężny. A jak to się skończy, zobaczymy. No niemniej ten spocik ostatni z Kylo i Palpa to jazda bez trzymanki. Jazda bez trzymanki, ale on zapowiada się kapitalnie. 17 oczywiście mamy wsparcie i skiny 9 epizodu, a 20 dostaniemy już mapkę, więc 20 taki pełny update wjeżdża. Będzie można sobie pograć na tej mapce, która w sumie nazwę już też swoją ma, ale może ktoś nie chce wiedzieć, to nie będę mówił, bo tego oficjalnie nie powiedziano i też w update'cie nie powiedziano, tylko wiadomo, że to jest mapa no taka liściasta w dżungli, nie? To z początków trailerów. Ale kto będzie chciał, to na pewno dotrze do tej nazwy, bo jest już w niektórych źródłach podana i też był mały wyciek. Ale spoko. Zobaczcie, co tu się wyprawia, nie? Palpa miażdży. Chcielibyście takiego Palpę? Nie, on tego nie gada. Dobrze. Niech płynie. Ale. No jest moc, jest moc. I już droga do 9. epizodu. Ostatni tydzień prawie. Ostatni tydzień. No już mniej niż tydzień został, ale już taki ostatni, żeby tutaj coś jeszcze w Battlefroncie pokazać, bo powiem wam, że 17 będziemy grać na jeszcze tych mapkach starych, ale i tak będzie spoko, bo Sith Trooper, jestem ciekaw, jak będzie wyglądał w tym wsparciu, bo to nie będzie żołnierz, to nie będzie skin, a osobne wsparcie, nie? A tutaj o 9. epizodzie to można gadać, ale też no nie wszyscy chcą tutaj jakichś informacji się dowiedzieć, myślę, więc na razie cisza przedfilmowa, tak jak jest cisza przedwyborcza, nic nie będziemy mówić, ale no sporo już wiadomo, nie? Bardzo dużo już wiadomo. Ciekawe, czy osoby, które znają fabułę mniej więcej, czy zostaną czymś zaskoczone. No mam nadzieję, że tak. Wszystkiego jakby tutaj nigdy się nie wie, nie? W Gwiezdnych Wojnach zawsze jest jakiś super motyw, jakaś postać się pojawi znienacka, jakiś ukłon. do nostalgii to na pewno, bo to będzie już zwieńczenie wszystkiego, więc... No muszą się pojawiać znani bohaterowie, to jest normalka. No co, no tym papciem sobie troszkę pogramy. Piszcie, jak wam się podoba taki modzik na przykład. Też ten movement jest z Duku, to... Który całkiem spoko. I tutaj naprawdę szybki. W tym wydaniu. Spójrz na mnie teraz. Dawaj, dawaj. Tutaj uważajcie oczywiście z tym modem, jeśli ktoś chce zagrać, to jest tylko na singla. Nawet nie powinno wam się włączyć na multi, ale jeśli wam się włączy, to mogą być różne konsekwencje, więc ostrzegam. A tutaj można skoczyć? Ciekawe też, jak papcio to przetrwał, nie? Ale no, bez niego to by nie był taki sam film. Niesamowita postać. Bez niego naprawdę, nie? Teraz sobie nie wyobrażam tego 9. epizodu. Bez Imperatora. Chyba ta jest najlepsza umiejętność, ten doskok. To jest doskok Maula. Dobra, myślę, że nie będziemy aż tak przedłużać. Chciałem wam dzisiaj już pokazać ten modzik. I też jest świetny skin jakby do Vadera, taki zniszczony, w hełmie, ale troszkę zniszczony. Ale niestety już na tym patchu nie działa. Może będzie jakaś łatka i wtedy wam to zaprezentuję, ale na razie musimy się obejść smakiem. On był przed tym patchem ze skinami dostępny. No, ale teraz aktualnie niestety nie działa. Ale no chyba tyle. Chyba tyle w tej prezentacji. Taki mały hypik, że 17 czekajcie na update. 18 akurat będę już oglądał film. I 19 myślę, że możecie oczekiwać recenzji jak najbardziej. Jak najbardziej. Może bez spoilerowej i później pogadanki, żeby też coś dla osób, które jeszcze nie były na seansie. A 20 później mapka, także taki rozkład. Tutaj cały czas w Battlefroncie są eventy, jeśli ktoś chce zdobyć jakieś emotki, skiny do na przykład Lei, czegoś nie zebraliście w poprzednich miesiącach, to można tam nadrobić. To są te emotki i pozy, które były w takich wyzwaniach dla Kenobiego, dla Maula, Greivesa i tak dalej, i tak dalej. Także to nie znika, będzie chyba przez cały miesiąc do zdobycia, więc jak najbardziej. Teraz też są jakieś eventy na expa. Można cisnąć, można cisnąć. O nie! Tak się kończy. Tak się kończy, papcio, i granie z jasną stroną. Ale no, przeżyłeś to przeżyłeś. Zobaczcie, że ten kaptur jest od Kylo Rena, nie? Ten kaptur jest od Kylo Rena i to jest to samo poza co hrabia Duku. Także tyle ode mnie dzisiaj. Piszcie, kiedy idziecie na seans, czy już nie możecie się doczekać i czy widzieliście te spoty z Palpatinem, ale też bez spoilerów, bo na razie bym nie chciał tutaj nic platać. Niech każdy sobie zobaczy na spokojnie ten film i wtedy będziemy rozmawiać. Także dzięki bardzo za oglądanie. Widzimy się 17 w update'cie z 9 epizodu i niech moc będzie z wami. Pamiętajcie o łapce. Hej, hej, hej. A teraz wciśnij subskrypcję. Do it.